Witamy Państwa dzisiaj na ulicy, która nosi nazwę ulicy Groszowickiej, ale my dzisiaj w naszym odcinku wcale o Groszowicach mówić nie będziemy, chociaż ta ulica doprowadza nas właśnie na południowy wschód naszego miasta. Dziś bowiem bohaterką naszego odcinka będzie dzielnica Grudzice. Naszą podróż po dzielnicy Grudzice rozpoczniemy od miejsca, gdzie wiele dzieci, później dorosłych, a właśnie tu się wychowało, tu chodziło do tej szkoły i to chyba potwierdzi pierwszy z naszych gości, pani Stefania Topola. Dzień dobry, pani Stefanio. Dzień dobry. Mieszkanka Grudzic tak. Z dziada i pradziada, tak, jak to się padło. Tak, jak najbardziej, tak. Tak? To jest pani szkoła? Tak, ale muszę na samym początku powiedzieć, tak, że Grudzice to jedna z najstarszych dzielnic Opola, bo byliśmy śląską wioską, została włączona do Opola w 1975 roku i jesteśmy już teraz miastem. Tak. No to skoro o szkole właśnie mowa, tak, to mówi się o tym podobno, że to jest też i jak nie jedna z najstarszych, to być może nawet najstarsza szkoła w Opolu. Rzeczywiście? Może tak być, ponieważ moja starka chodziła do szkoły do sąsiedniej wioski, do Maliny, ale to było w XIX wieku, ale w 1892 roku wybudowano w Grudzicach piękną szkołę z czerwonej cegły, ale muszę powiedzieć, że w międzyczasie w 1924 roku utworzono tutaj Polską Szkołę Mniejszościową. No właśnie, i jeszcze żyje jeden ostatni uczeń, i go znam. Ja byłam po raz pierwszy w szkole przed samym frontem z moim bratem i tu stacjonowało wojsko niemieckie. 1945 rok był, koniec wojny, i Grudzice otrzymało nazwę Grudzice. 1946 rok, ja jestem ten rocznik, który musiał iść do szkoły. Pamiętam te okna, że tutaj nas było tak dużo, była taka mieszanka, bo dzieci mówię po polsku, po niemiecku, po śląsku i nauczyciel nas w ogóle nie znał. Że ja się bałam, czy ja w ogóle przejdę, bo on nie wie, kto ja jestem, nie? Bo on się pogubił w tym wszystkim. No ale później to już się wszystko dobrze rozwijało. Nauczyciele bardzo bali o to, to zapraszali rodziców, prosili, niech te dzieci pójdą do szkoły, nie? No to najbardziej namawiali do szkoły pedagogicznej. No a ja poszłam do szkoły ekonomicznej, inne znowu do geodezji, do ogólniaków. To była szkoła szanowana, nie? Myśmy się też bali, bo jednak pierwszy kierownik szkoły to był jednak ze wschodu, nie? No to on tam nieraz na nas pokrzyczał, ja już nie będę mówiła, co on mówił do nas, nie? Najważniejsza rzecz, jak się zbliżała jubileusz stulecia szkoły, no to było obrady, jak nazwać szkoły. I zostało imię książąt opolskich. Bardzo dziękuję za tę przepiękną opowieść o szkole. Proszę Państwa, Grudzice, tak jak mówiła pani Stefania, mają wielu zacnych ludzi, mają wiele zacnych miejsc. No i przede wszystkim jeśli chodzi o miejsca zarówno te społeczne, to one za chwilę też zostaną przez nas pokazane. Ale najpierw jeszcze wrócimy do miejsc, które są również ważne, symboliczne i historyczne dla mieszkańców. Udamy się w taki mały rekonesans przy kapliczkach, które są tutaj właśnie rozstawione i postaramy się dowiedzieć, jakie historie są związane właśnie z nimi. Pod szkoły przenosimy się w miejsce, no właśnie, za chwilę dowiemy się, czy to jest miejsce kultu, czy to jest miejsce, które związane jest z którąś epoką Grudzic i konkretną grupą mieszkańców. Pani Beata Oral. Dzień dobry, pani Beato. Dzień dobry. Jedna z osób, która w tej chwili w Radzie Dzielnicy pracuje bardzo mocno i intensywnie, ale nim o waszej pracy opowiemy, to chciałem się dowiedzieć, bo właściwie wjeżdżamy do Grudzic i zaczynamy od kapliczki, przemieszczamy się przez Grudzice i mamy też kolejne właśnie takie symbole. Jakie one mają znaczenie i z czym są związane te ich historie? Ich historie są związane, no to jest nieodzowny nasz kult, tutaj ludzie, tutaj mieszkają rolnicy, więc te kapliczki tak jakby no, są częścią ich życia. One w czasie dożynek są ozdabiane, a z tymi kapliczkami też od wieków wiążą się liczne legendy. Jakie na przykład? Na przykład z tą kapliczką, przy której tutaj jesteśmy, wiąże się taka legenda. Ona jest dzwon do góry, który obecnie już nie dzwoni, ale w tamtych czasach dzwonił i pewna pani zauważyła, że zbliża się straszna chmura, która może zniszczyć plony mieszkańców i chcąc ostrzec wszystkich, zaczęła dzwonić w ten dzwon i ta chmura ominęła Grudzice, poszła do sąsiedniej dzielnicy i tam zrobiła niestety, ale spustoszenie. Czyli te miejsca niejednostkowe, tak jak mówiliśmy, i niezwykle ważne dla mieszkańców, tak jak chyba ta codzienna praca. Teraz dzielnica, która składa się przecież nie tylko z Grudzic, ale na tym południowym wschodzie, bo tak nam jakoś teraz opowieści południowe towarzyszą, czyli jeszcze i Kolonia Gosławicka i Malina. To są takie miejsca z tą bardzo tu autochtoniczną ludnością Opola, tak, prawda? Zgadza się. My bardzo ze sobą współpracujemy, mamy też ze sobą bardzo dużo wspólnych rzeczy mamy ze sobą. Udało nam się w tych trzech dzielnic, Kolonia Gosławicka, Malina, Grudzice, udało nam się zrealizować z budżetu obywatelskiego rewitalizację Jeziora Maleńskiego. Jak wiemy, wszyscy z niego korzystamy. Obecnie się ten etap, już jest kolejny etap oczyszczania, budowania plaży, więc jest to dla nas naprawdę duże osiągnięcie. A niech mi Pani, bo mnie tak zaintrygowało, tutaj jak szedłem, to przechodziłem obok takiego dosyć niezwykłego budynku, który zwany jest strażnicą. Chciałbym się tam udać. Warto? Warto, naprawdę warto. Ta strażnica jest, łączy ze sobą tak jakby przeszłość, teraźniejszość i być może i przyszłość. Także zapraszam Pana tam serdecznie. Dziękuję bardzo. No to dziękuję. Nie omieszkam nie skorzystać z tego zaproszenia Pani Beaty i za moment właśnie będziemy przy strażnicy. Dowiemy się, jaka z nią wiąże się historia, no i jaka przeszłość, ale być może też i jaka przyszłość. Przed momentem ta opowieść Pani Beaty bardzo mnie zaintrygowała, by znaleźć się tu przy Groszowickiej 29A. I co ciekawe, przyznam szczerze, że spodziewałem się tutaj strażnika strażnicy rodzaju męskiego. A tymczasem nie wiedziałem, że w Grudzicach strażnicy, czyli tym strażnikiem jest też i Pani Sandra Mraz. Dzień dobry Pani Sandro. Dzień dobry, witam serdecznie. Czyli mężczyźni nie pilnują strażnicy? Pewnie, że pilnują. Wiadomo, że pilnują i pilnują, ale my też pilnujemy. Nie tylko chłopaki, ale dziewczyny też myślę, że są bardzo tutaj ważnymi członkiniami Straży Pożarnej. Były, no i są teraz też. My się znajdujemy przy strażnicy, która jest już zabytkową częścią Grudzic, bo aktualna remiza znajduje się przy ulicy Młodej Polski, natomiast tutaj jest odrestaurowana niedawno, odrestaurowany budynek Straży Pożarnej, który został u nas utworzony w 1927 roku, po wielkim pożarze, który był w Grudzicach i nie było miejsca, ani nie było straży, która mogłaby ochronić tamtej ówczesną miejscowość, więc postanowiono, że będzie tutaj wybudowana strażnica. No i też tak się stało. Wybudowana została ta strażnica. Pierwszym komendantem Straży Pożarnej wtedy był pan Franciszek, druh Franciszek Famula, i on pełnił tą, rządził tą strażą do 1945 roku. Ale to nie była taka straż, jak to teraz jest, czyli wozy, dużo sprzętu. W tamtych czasach zdobyli strażacy druhowie bryczkę z motopompą. Ta bryczka jest aktualnie też u nas w Grudzicach. Ona została wyprodukowana w 1909 roku, ale ona była do tej bryczki, żeby ją uruchomić, potrzebne były konie. Więc tutaj generalnie ulica Groszowicka to też była taka ulica, gdzie było bardzo dużo gospodarzy, dużo gospodarstw, i ci gospodarze pełnili taką ochotniczą służbę konni. Tak, dokładnie tak. Konie, każde konie od danego gospodarza pełniły swój dyżur w danym dniu, w tym momencie, kiedy było zapotrzebowanie, kiedy dzwoniła syrena, tak, dzwonek, to w tym momencie one się tutaj zgromadzały i strażacy ruszali, by pomóc w danej potrzebie. I strażaczki, powiedziała Pani. Czy to znaczy, że teraz też była grupa druhen, można by było powiedzieć, strażaczek, które też brały czynny udział. Aktualnie nie ma takiej grupy żeńskiej, jest grupa strażaczek, chłopaków młodszych, MDP. Jako jednostka jesteśmy już w krajowym systemie ratownictwa, także no, działają bardzo, mają świetny sprzęt. No i często są też, można ich zobaczyć w różnych akcjach. Oby takich akcji strażackich było jak najmniej, tak, bo mogę Państwa zapewnić, że będzie za chwilę akcja. I dowiedzą się Państwo, że ta strażnica pełni też i zupełnie inną rolę. Rolę niezwykle ważną, bo rolę kulturotwórczą. Ale wszystkiego zdradzać nie będzie, a ponieważ dzień powoli dobiega końca i za chwilę już zapadnie zmrok, wtedy po zmroku zobaczą Państwo i ich. Ja już do nich się udaję. No i odkrywamy dla Państwa tę ostatnią tajemnicę, tajemnicę miejsca i zespołu. Być może spodziewają się Państwo tutaj zespołu strażackiego. Owszem, może są i druhny, i druhowie, ale oni zajmują się czymś zupełnie innym. Mówić będziemy bowiem o Grudzickiej Orkiestrze Dętej. Przemysław Ślusarczyk, dzień dobry, maestro. Dzień dobry. I jego trzódka, tak jak patrzę. Panie Przemysławie, skąd pomysł na to, by tu, w tym niezwykłym miejscu próbować swoich sił, bo robicie to dopiero od kilku lat. To najnowsza historia tej strażnicy. Można by tak powiedzieć. Debiut nastąpił 6 stycznia 5 lat temu. Jest to beniaminek skład, który prowadzę wśród wszystkich składów orkiestr dętych na terenie miasta Opola. Pomysł był taki bardzo prosty, żeby zaktywizować muzycznie dzielnicę Grudzice, ponieważ znałem tutaj trochę parę osób, które mnie zaprosiły do współpracy i powiedziały, że dobrze by było, żeby coś się działo muzycznego. Przyjąłem to wyzwanie i tak jestem na dobre i na złe od 5 lat. Zadaniem jest przede wszystkim rozwijanie edukacji muzycznej i muzycznej pasji Grudziczan i nie tylko, bo mamy również osoby przyjezdne w swoim składzie. Jest nas zdecydowanie więcej jak dzisiejszy obrazek. O jeszcze parę osób. No, nigdy nie jest tak, że jesteśmy wszyscy na próbie, ponieważ to skład amatorski i mieszany, w związku z tym czasem są zajęcia, czasem inne rzeczy wypadają. To bardzo młodzi ludzie. To jest fajne w tym wszystkim, bo się okazuje, że ta dzielnica ma miejsce i dla tych starszych, którzy robią coś ciekawego, bardzo ciekawe inicjatywy dla lokalnej społeczności, jak i dla młodzieży. I to jest fajne, bo coraz mniej jej w takich działaniach. A widzę, że na razie telefony komórkowe nie działają. Działa przede wszystkim muzyka. Jeśli chodzi tutaj o wiek, to on jest zróżnicowany i jesteśmy w ogóle otwarci. I nie ma czegoś takiego jak limit dolny i limit górny wieku. W innych też składach, które prowadzę, ten rozstrzał jest bardzo różnorodny. Od osób uczących się, powiedzmy jeszcze kończących szkołę średnią, będących w nich, po osoby pracujące zawodowo. Zadaniem jest przede wszystkim rozwijanie tej pasji muzycznej, no i tworzenie poprzez edukację artystyczną tej tak zwanej cudownej otoczki, czyli uszlachetnianie życia. Mamy bardzo szare, wbrew pozorom, życie, więc trzeba je ubarwić. No to skoro tak Pan mówi, dziękując za rozmowę, drodzy Państwo, zachęcam do tego, byście także wraz z nami usłyszeli te barwy muzyki w wykonaniu właśnie Grudzickiej Orkiestry, bo jak się okazuje, w sercach Grudziczan wiele ciekawych, interesujących pomysłów, w tym także właśnie i ta muzyka.